Hej, cześć, siemanko, nagniasty z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z nostalgicznej przygody na moim kanale. Matko boska, jak długo tej serii nie było, ile mi czasu zajęło, żeby się do niej zabrać. W końcu możecie zobaczyć trochę inny wygląd z kamery, tak jak było przy starej kamerce. Dlatego, że testuję jeszcze oświetlenia, ponieważ jakby mając kamerę na głównym monitorze, nie mam takiego dobrego doświetlenia jak teraz przy tej stronie, ale jeszcze sobie to testuję, więc spokojnie. Myślę, że niedługo sobie to jakoś tam, wiecie, ogarnę. Witam was chyba w 8 odcinku z nostalgicznej przygody. Trochę się podziało przez ten czas między odcinkami, nie było mnie dosyć długo z filmami. Ale udało nam się ostatnio skończyć Valiant Hearts. Prawdopodobnie dzisiaj, jak leci ten odcinek, będziecie mogli zobaczyć ostatni odcinek z gry Valiant Hearts The Coming... Valiant Hearts Coming Home. Zabrałem się od tego od tyłu, bo powinienem zacząć The Great War, ale... Jak to czasami ze mną jest, że nie przemyślę. Mam nadzieję, że ożywimy troszeczkę teraz kanał, bo faktem zrobiłem sobie największą głupotę, jaką mogłem. Mianowicie zrobiłem sobie przerwę w momencie, kiedy zaczęły iść mi zasięgi. Zaczął mnie YouTube chwytać i byłem wbity w algorytm. No niestety zepsułem to sobie i teraz staram się to złapać na nowo. Mam nadzieję, że się uda, a jak klasycznie zachęcam was do zostawienia łapki w górę bądź w... w zależności jak ocenicie ten materiał. Komentarze na dole, ponieważ to mnie pomaga z zasięgami kanału. Myślę, że napisanie nostalgiczna, hashtag nostalgiczna będzie ok. Pierwsze 10 osób, które to zrobią, dostaną serduszko, być może. Mam nadzieję, że będzie was 10. Myślę, że również subskrypcja na kanale, tam na dole taki czerwony przycisk, ponieważ jest ona darmowa, a jak ktoś kiedyś powiedział, za darmo to najlepsza cena. I co? Standardowo wlatuje intro i widzimy się za chwilkę. Okej, tak więc witam was już w grze, po intrze, w międzyczasie się jeszcze przespałem. Jak to zauważyłem, ostatni odcinek skończyliśmy w nocy, chyba że się mylę, a w dzisiejszym odcinku w sumie planuję sobie zrobić magazyn, ponieważ już kończy nam się czas, kończą nam się odcinki z bety 1.5, więc uznałem, że zrobienie magazynu nie będzie wtedy takim głupim pomysłem. Zrobimy go sobie gdzieś, myślę, tu niedaleko. Jednocześnie spróbuję i postaram się w dzisiejszym odcinku dorobić w końcu te 600 i 700, które miałem zrobić już 2 odcinki temu. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Jednocześnie też prawdopodobnie niedługo skończymy serię z Star Warsów. Tak, z Gwiezdnych Wojen, ponieważ już pomału, z tego co wiem, zbliżamy się do końca. Jednocześnie też dzisiaj trochę sobie przerobimy w domku. Ale najpierw nie kill. Kurde, siekierki. A, miałem siekierki. Nie zauważyłem. Dobra. Przerobimy sobie też trochę sytuację w domku. Lepiej na naszą korzyść. Czekajcie, odłóżmy mi szkło na razie. Dajcie mi chlebek. Tu mamy naszą piękną farmę. Jeszcze w pełni niedokończoną. Mam nadzieję, że już niedługo będzie git. I co? Tu myślę, że możemy sobie trochę tej trawy teraz skopać. Przygotuję sobie taki lekki grunt pod magazyn. Wyznaczymy sobie jakiś taki mały zarys tego magazynu, myślę. Mam jakiś tam materiał do tego, żeby to zrobić. Możemy to nawet zrobić z dirta, powiem wam szczerze. Bo i tak podejrzewam, że pięknego tego magazynu nie zrobię. Co, myślę, że coś takiego. Brawo dla mnie. Myślę, że coś takiego będzie ok. Tu sobie skopmy jeszcze trochę tej trawy. W sumie tego dirta. I co? Oprócz tego myślę, że wybierzemy się zaraz jeszcze po drewno, bo czuję, że będę go bardzo dużo potrzebował. Zwłaszcza do zrobienia ścian. Które zaplanowałem dosyć ciekawie. Jak widzicie, tu sobie jeszcze możemy wypełnić. W miarę chaotycznie, żeby to zaszło tutaj trawą, a było jakieś przejście oczywiście. Myślę, że tego dirta mamy naprawdę odgrom. Mam wrażenie, czego jak będzie potrzeba, to jeszcze go tu skupiamy. Dobra, tak. I myślę, że tak. Tu sobie zrobimy wejście. O, i w sam raz, dobra.
Zarys mamy przygotowany, nie mam deski. Mam deski. Dobra, mam 21 desek. Powinno nam to wystarczyć na jakiś w miarę większy zapas do tego, żeby chociaż podłogę sobie na razie wyłożyć. Już zaraz zobaczymy, bo na ile ja to przykopałem. Czekajcie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8. Z moich wstępnych wyliczeń wynika, że to będzie 88, ale jeszcze się upewnia. Tak, dobrze liczyłem, to jest 88. Czyli myślę, że zabraknie nam paru desek. Ale to zaraz się przekonamy. Zróbmy sobie najpierw taką tutaj jakby przestrzeń dookoła. Ściany również będą z desek, narożniki będą z drewna i z kobla. Ewentualnie zobaczymy, jak to wymyślimy zaraz. Wymyślę. Tak wstępnie sobie planowałem, że tak to ma wyglądać. No i zabrakło nam desek. Dobra. Tak więc ruszamy sobie w tamtą stronę, wyciąć trochę drzewa. Myślę, że zetniemy sobie brzozy. Zrobimy to z brzozy. Ja też, że chyba mi mięska brakuje. A i zamiast mięsa a bo z kruftu jeszcze mięso nie leciało, dobra. Kurczę, mój błąd. I co, jakie mam też plany? Jakie mam też plany na dalsze części? Plany mam takie, że w następnym odcinku prawdopodobnie jeszcze nie wiem, co zrobimy, przyjdzie mi to w głowy. Ale już myślę, że niedługo będziemy zmieniać wersję do 1.9, tak jak Artaż mówił. Artistic, przepraszam. Tak jak tam pisał kiedyś Artistic w komentarzu, że do tej wersji, gdzie pojawili się villagerowie, wieśniacy, i tam będziemy sobie kontynuować. Myślę, że to będzie jakby drugi sezon nostalgicznej przygody, coś takiego. I może pojawić się też więcej odcinków z Minecrafta bezpośrednio na kanale, jak już z innych różnych gier. Zwłaszcza, że teraz mam już taki tydzień troszkę w miarę swobodny. Wodniejszy i myślę, że możemy się tym zająć. Mogę się zająć tym wszystkim, jakoś do tego się przyłożyć. Też powiem wam szczerze, dopada mnie czasami wypalenie, jak chodzi o gry. Siedzę przy komputerze i tak zastanawiam się, zagrać. Myślę sobie, zagrałbym w to. Ale jednak nie chce mi się. Po prostu nie czuję ochoty. No sobie myślę, może jednak zagram w to. I tak, wiecie, koło się zamyka. Czyż też mam fajną informację, Orzeł wrócił, więc może, prawdopodobnie wrócił, ostatnio mówił, że wraca. Więc może uda nam się ruszyć jakieś takie kiedyś zaplanowane, nieruszone seria, które naprawdę mieliśmy w planach i to dosyć takie silne serie, bo niektóre opierały się stricte już opisaną przez nas fabułę. Miały być seriami fabularnymi robionymi tak w miarę luźno, nie tak z góry narzuconym scenariuszem. Ale to się jeszcze wszystko zobaczy, tak? Wiemy, jak to jest. A tymczasem zbierzmy sobie jeszcze trochę drewna. Myślę, że stack nam wystarczy. Pół stacka przerobimy na deski. O, dobra, stack myślę, że może być za mało. Jakiś planuję zrobić ściany i... Dobra, dach, ściany. No, pół stacka może być jednak za mało. Może być jednak zdecydowanie za mało. Więc spróbujmy wykopać dwa staki. Mam tylko nadzieję, że starczy mi na to siekiery. My mamy jeszcze dwie siekierki, więc powinno wystarczyć. I też mam jakiś mały pomysł co do kolejnej pobocznej serii z Minecrafta na kanale. Licząc teraz nostalgicznej przygody, którą będę prowadzić jako główną, być może też projektów z Orłem. Planuję jeszcze z jakiegoś modpaka, myślałem. Zastanawiałem się tak, ostatnio sobie siedziałem i tak, a może by zrobić jakiegoś modpaka? Jakiś, nie wiem, Better MC, czy jakiś Fear Nightfall? Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli będziecie czymś takim zainteresowani, jeżeli ten materiał dotrze do większej ilości osób. Jednocześnie też myślałem, żeby pobawić się trochę z miniaturką do tej serii. Jednak taka stara, prosta miniaturka to już nie to co kiedyś. Myślałem, żeby zrobić coś takiego porządnego, ale jakby nie mam w głowie żadnego takiego zamysłu do miniatury. Co bym chciał zrobić, żeby ona jakoś wyglądała. Najmniej na pewno ją zobaczycie, jak mi się nasunie pomysł. Być może wcześniej nawet zobaczycie ją na Discordzie. Nade mną teraz pojawia się Discord. Oczywiście link zaproszeniowy macie w opisie, więc zapraszam, jeśli będziecie chcieli. Co? Można być jakiś Earlcraft, chociaż Earlcrafta to tak nie przepadam osobiście. Dobra, ale kurczę, robi się bardzo ciemno. A po nocy w tej wersji jest naprawdę dosyć ciemno.
Podejrzewam, że wy już widzicie u siebie czerń. A ja brightnessa mam tak naprawdę na fullu. O ile... tu nie było jeszcze brightnessa. O kurczę. Dobra. Tu mamy pochodnie i z tym się musimy opierać. On był gdzieś tam. Tyle pamiętam. Chyba tam. Nie, czekajcie, czy tam. Kurde, zgubiłem się, a teraz jeszcze sam nie widzę, bo jest ciemno, a jeszcze dostaję światłem po oczach. Troszeczkę. A tam jest dom, dobra. Oła. Widzę. Naprawdę. Z dwóch bloków. Oho, jeszcze pająk. No to dawaj, dawaj. Dawaj go. Dobra, pająk leży. Zombie. Jezu, myślałem, że to creeper, mój największy wróg. Wy zauważyliście, że przez całą tą serię creepery najbardziej nam tu szkodzą? W sumie zawsze w Minecraftie creepery szkodziły. Ale tutaj na tej serii to są wyjątkowo takie... No kurczę... Ciężkie w walce. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze to drzewo. Okej. Okay. Myślę, że możemy wracać się przespać. Mam nadzieję, że znowu mi się szkielet na twarz nie wywali, jak będę próbował iść spać. Jakby to powiedzieć, jak zanim zaczęliśmy odcinek, zacząłem nagrywać odcinek, sobie jeszcze przespałem. Jak pamiętacie, poprzednio zakończyliśmy w nocy, więc stwierdziłem, że jeszcze się zrzemniemy. I niestety dwa razy zrespiły się szkielety. O no! O Jezu! O nie! Nie! Nienawidzę. No jeszcze głową macha. O za... Nie. O dobra, dajcie mi to. I da... Pojtemki. Co za menda. A ja też go za późno zauważyłem, powiem wam. Widzę cię. Nie, nie, nie daj mi spokój. Dobra, pokonany. No i na czym to ja skończyłem? Widzicie, wypadło mi z głowy. Bynajmniej creeper zniszczył nam trochę krajobrazu. Już trudno się mówi. Ważne, że nie tknęło nam farmy. Uch, zwierzęta mi się próbują do domu dostać. Oho. Czy to jest ta część, w której do creeperów nawet się jeszcze pod... Znaczy nie do creeperów, tylko do szkieletów. Bo bardzo ciężko podejść, bo szkielet wbrew pozorom strzelał jak skała, ha! Dobra, udało się. Już się bałem, że ten creeper nas dojedzie. Dobra, przypalmy sobie jeszcze mięso w starym tym. Na starym wyglądzie. W ogóle chyba węgiel... Nie, mamy jeszcze dobrze. Mamy jeszcze dużo węgla. To tak, craftingi bym poprosił, żeby zrobimy takie małe miejsce. Myślałem tutaj zrobić kuchnię, taką ala kuchnię, wiecie o co chodzi? Z jakimś warsztatem. Dobra, mamy stack desek. Zróbmy ich sobie dwa albo trzy, jak nam starczy. 10. Dobra, mamy 3 stacki desek, więc jest ok. Myślę. Zjedzmy sobie chleby. Chodźmy się położyć. Kuboska, mam nadzieję, że nie wyskoczy zaraz jakiś szkielet. Kurwa, wiedziałem. Nie, jeszcze nam pies zginął. Pimpki moje kochane, pimpki no. Czemu? Czemu? Co jest z tą grą nie tak? Ja chcę po prostu przespać noc. Dziękuję. Kurwa, straciliśmy dwa pim. Przepraszam. Zazłościła mnie teraz ta gra. Dobra, jedzonko do skrzyneczki. W ogóle mamy 16 skrzyń, to myślę. A, czekajcie, czekajcie. Kilofik poproszę. Dobra, miałem w ekwipunku. Chcę przestawić te piece jeszcze tam do kuchni, a tu sobie zrobimy takie zejście do kopalni. Myślałem jeszcze, ile może w następnym odcinku, chyba że w tym jeszcze się wyrobia,
pójść jeszcze też do kopalni, spróbować dojść do jakichś diamentów. By się udało coś zebrać diamentowego i stworzyć, bo jednak te żelazo już, kurczę, cienko przęgniemy. Bardzo cienko na żelazie, na diamencie, na tym, pfu, nie na diamencie, tylko na żelazie. Ja tu planowałem pierwotnie magazyn. Chyba tu pierwotnie planowałem magazyn, więc pierwotnie tu powstanie kopalnia. I w następnych seriach, bo myślę zrobić ten świat też na, jakby ten świat sobie zapisać, dać mu udostępnić do pobrania w 10 odcinku, jeżeli ktoś chciałby zagrać na nostalgii. Czy nawet po prostu sobie przypomnieć, jak kiedyś wyglądał Minecraft, a nie zdobywać wszystkiego od początku, tylko mieć tam jakieś itemy. Więc to zrobię i udostępnię też dla was. Okej, mamy w miarę fajną kuchnię. A to, co byśmy sobie robili w nowych odcinkach, w nowych seriach, to bym sobie ten świat zedytował do nowszej wersji. O, w ogóle zobaczyłem, że teraz mam nasiona jeszcze. No, możemy położyć od razu na farmie. Motykę mam. Czy jak możecie zauważyć, tak jak w nowym Minecrafcie w sumie, nie każdy ten jest dobrze się układzie. Chociaż w sumie to chyba było też tylko i wyłącznie przypadłość w wersji beta. Jeśli się mylę, to jakbyście mogli mnie poprawić w komentarzu, będę wam wdzięczny. Ale pomimo tego, że jest tu woda, jest tutaj nawodnione pole, to ono i tak się rozwala, że tak powiem. Mimo, że nawet po nim nie przeszliśmy. Muszę sobie w ogóle bezpiecznie przejść po polu, to trzeba tam chodzić. Chyba, że to te cholerstwa nam tam chodzą. A jeżeli tak, to nie mam czym tego odgrodzić. Chociaż płotki były, ale płotki się inaczej kraftowało w tych wersjach, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc płotki się chyba tak kraftowało, nie? Poszedł patyk. Nie. Tak się robiło płotki, dobra. Czyli potrzebuję w sumie jeszcze 6 patyków. Dobra, zróbmy sobie z 18. W sumie elegancko. I tak wstępne te płatki powinny być ok, myślę. Nie było chyba tych, jeżeli się nie mylę. O, i widzicie? Znowu się rozwaliło. Mówi tak, że nikt tu nie przeszedł? To się rozwaliło. Dobra. Chyba, że ta kaczka nam wszystko niszczy, bo tak też może być. Ale ok, przejdźmy sobie do sedna odcinka. Spróbujmy dokończyć sobie... chociażby podłogę w magazynie. W przyszłym magazynie. Okej. I mówię... I spróbujemy jeszcze zrobić tamto, jeśli magazyn się uda zrobić. Pora. Przez nas bliższe... My już dwa ostatnie odcinki. Myślę, że wybierzemy się do kopalni. Już zbytnio nie będę miał co budować na powierzchni. Mi się kurczę wydaje. Znaczy, powiem szczerze, w tej becie nie było wielu wyzwań. Możemy się udać co najwyżej jeszcze do netheru. O, właśnie, do netheru. Zobaczyłem, jak nether wyglądał i jego włączenie, bo troszeczkę inaczej to działało niż teraz działa w nowych wersjach. Portal oczywiście był jak najbardziej, ale portal był jedynie do tego, aby sobie go zbudować. Tyle. Tak bardziej dekoracyjnie był portal, nie służył do przejścia do netheru. Tylko trzeba było sobie włączyć w plikach gry, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, żeby bezpośrednio móc przejść do tego netheru. Hellworda w sumie. Wtedy to się nazywało Hellward. Przy wersjach beta. I jeśli mnie pamięć nie myli, to tutaj było chyba. Kurczę, za dużo chyba dzisiaj mówię. Ale jeśli mnie pamięć nie myli, to był już obsydian. Kurczę. Widzieliście tą przybrzydłą świnię? Jak sobie paradowała po moich tutaj pięknych... po mojej tutaj pięknej farmie? Ile nasion zniszczyła? Część farmy do wyrzucenia poszła, no. Cholerne zwierzęta.
Dobra, idę sobie odłożyć to, co mi niepotrzebne i zrobić to, co mi potrzebne. Żelaza mi szkoda, bo żelaza akurat ma być deficyt. Znowu. Więc podejrzewam, że i tak zanim się gdzieś konkretnie wybierzemy, bym na pewno chciał pozbierać tego żelaza dużo. No, bo tego nie stało. Cobblestone miałem. Okej. Bucket ten. Wiaderko też sobie odłożę. Zrobimy dwie łopaty. Możemy iść sobie skopać teraz to wszystko na ścianę. Przy okazji tu na rogu, tak jak mówiłem, będę stawiał... Okej. Oła. Będziemy robić coś takiego. Tu będzie szła ściana. Okej, tu będzie drewno, tu będzie szła ściana. No i nie dała mięsa. No trudno się mówi. Bo jeszcze zostawiłem trochę drewna w bazie. No ja to zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery na cztery. I tu możemy dać w sumie cobblestone'a jako podstawę. Jako podstawę naszego, naszej budowli. Fundament w sumie naszej budowli. Okej, i dopiero na to dać to. Kurczę, nie przemyślałem. Teoretycznie jak robiliśmy domek, też jakieś fundamenty powstały. A kurczę. Dobra, kupujemy deski. Nie przemyślałem, jak chcę to zrobić. Podejrzewam, że z czasem nagrania dzisiaj będziemy jednak musieli dokończyć sobie całość tutaj domku w następnych odcinkach. Czy nie domku, tylko kurczę. O Jezu. Magazyn! Magazyn mi chodziło, no. Wiem, czego zapomniałem, widzicie? Sufit myślę zrobić taki półszklany. Ale na razie jesteśmy przy fundamentach, do sufitu nam jeszcze daleko. Dobra. A i tu damy sobie cobblestone'a. Chcielibyśmy go tak, żeby nam nie wychodził poza okrąg. Myślę, że mi kobla jeszcze zabraknie. Kurczę, wiedziałem. Przy okazji jeszcze noc zapada, super, super. No sobie nic nie zbudujemy, ale tu chyba był taki ten, że jak szybciej położymy, to nie respi się nic w nocy. Jak stracę kolejnego pimpka, sobie chyba nie wiem co zrobię, ale będzie mi strasznie przykro. Ale zrobiłem sobie screenshota na pimpku. Uff, udało się. Będzie mi to potrzebne. W sensie screenshot na pimpku będzie mi potrzebny. Zdjęcie pimpka. O, o to mi chodziło. No i... Możecie mi dać znać w komentarzu, co jest nie tak z tą farmą, że ona się cały czas rozpada. Ja dostanę chyba angielskiej gorączki przy tym, jeżeli tak to będzie cały czas wyglądało. Jeżeli to jest wina tych zwierząt, to nie wiem co im zrobię. Dobra, fundamenty mamy. Na bloki. Czy na ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery, okej. Czyli raz, dwa, trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej.
I reszta z tego drewna tak naprawdę posłuży już nam ewentualnie na zapotrzebowanie desek. Więc jednak opłacało się zabrać dwa staki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Teraz tak. Tutaj dałbym sobie szkło. Mieć taką chociażby ala a nie wiecie co, dam sobie uwiększę te szyby. A tak będzie ok, myślę. Dopiero tam od ostatniego skrawka damy sobie normalne deski. Dobra. Ja jeszcze tu myślę sobie zrobię taką ścianę szklaną. My nie ścianę szklaną, tylko takie szklane. O! Szkło, żeby to się fajnie oświetlało. Myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. Ok. Myślę, że możemy zacząć budowę z takiego szablonu bardziej. Tylne ściany magazynu jak zawsze są takie całe wyłożone, więc tak też zrobimy. Dobra, kumi desek. Mamy kolejnego staka. Okej, i tu będzie taka ściana w pełni wypełniona. Tu sobie możemy... Kurczę, nie pamiętam, w tej wersji były już też półpłytki, więc z nich też skorzystam głównie do zrobienia sufitu. Okej, okay. I tu myślę, tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj się skrzynki nie stakowały, nie łączyły tak dobrze ze sobą. Jakby nie można było postawić dwóch skrzyń podwójnych obok siebie. Źle szkło rozstawiłem. Czekajcie, raz, dwa. I tutaj będzie szkło. Jest ok, przepraszam, to ja sobie coś źle policzyłem. Ale jest ok. Dobra, i teraz tak. Raz. Zrobimy to troszeczkę niesymetrycznie. Niestety. Ale nie jest tragicznie, myślę. Pierwsze skrzynki już można tutaj zacząć sobie stawiać. Ale widzicie, skrzynia postawiona na skrzyni nie pozwala otworzyć tej skrzyni pod spodem. Więc trzeba będzie ewentualnie postawić tu na półpłytkach. Albo zrobić coś takiego. Albo zrobić coś w ten sposób. Też w sumie tak też nie wygląda źle, myślę. Dobra. Więc taki zarys szkieletu mamy zrobiony. Że możemy iść sobie teraz spróbować zrobić te półpłytki i zacząć troszkę dachu budować. I myślę, że po próbie skończenia dachu
A dzisiaj to będzie wszystko? Kurczę. Tak można było robić pół płytki, okej. Dobra, mam 42 sztuki półpłytek. Potrzebowałbym jeszcze girta. I zaraz to sobie przeklinę dalej. Chyba zaczynam dostrzegać problem przy tej farmie. I będę musiał sobie dosyć często przychodzić tu sprawdzać, czy wszystko jest ok. Bo zwierzęta cały czas tędy wchodziły. Więc to ta farma nie miała prawa dobrze działać. Ona by cały czas z biegiem czy prędzej czy później się po prostu rozpadała. Jak to do tej pory było. Zwierzęta też nie jakby. Nie wiem czemu, ale ona tędy przebiega nie on tak jak ja teraz. Wstępnie to musi tak wyglądać. Mam nadzieję, że będzie ok. Możemy brać się za nasz dach. Teraz ok. O nie. O kurczę. Nie, dobra, zrobię. Ja źle postawiłem po prostu, ok. Teraz to zauważyłem. Teraz, żeby to zaczęło działać tak, jak ja bym chciał. Byśmy musieli mieć na tej linii na pół bloku. Jakby tak się nie da. Ale dobra, to ogarniamy to sobie później. Ja już się zajmę tym między odcinkami i po prostu pokażę wam gotowe. A tymczasem na dzisiaj to by było wszystko. Przepraszam, kurczę, znowu nie udało się zrobić tych liczb tak jak planowałem. Trochę zajęło nam zdobycie materiałów, trochę walka tutaj z tym. Myślę, że materiałów to nam wystarczy, tak czy siak na spokojnie. Ale kurczę, nie jest do końca tak jak ja to planowałem.
To podejrzewam, że skończymy to po prostu jak normalne. Jezu, no się wysłowić nie umiem. Jako normalne półbloki, albo bloki. Ach, kurczę, no nie mam pomysłu na ten dach. A wtedy w międzyczasie jeszcze dobuduję te. Przepraszam was, tej emocji, że tego nie zrobiłem. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Zachęcam jeszcze raz do dodania łapki w górę bądź w dół, w zależności jak ocenicie ten materiał. Subskrypcji na kanale, tam czerwony guziczek, jest to darmowe, nic to nie kosztuje. Jak wiadomo, za darmo to uczciwa cena. I zostawienia komentarza, hashtag nostalgia dla zasięgu. I trzymajcie się. Bye-o.